No i dobra, chwilę musieliśmy powtórzyć tą sytuację, ale już jesteśmy na bieżąco, kochani. Wtedy skończyliśmy właśnie z tym smutnym momentem i lecimy teraz dalej. Zobaczmy, co nam powie nasza piękna Nayrella. To nie jest twoja wina, kochana. Przyjaciele nie powinni się okłamywać. Maka mówiła, że Samuk leży daleko na południowym zachodzie. Wrócę do Kurast, żeby wytyczyć drogę na mapie. No, ja jej nie okłamałem przecież, do nie? Cały czas mówimy, że to nie jest jej wina, tylko jej wnętrze. Poniekąd to nie to samo. Dobra, musimy przejść przez gęstwę, aby dotrzeć do Samuka. Da radę. Możemy się nawet teleportować prawdopodobnie, żeby umilić sobie drogę. Mamy nawet teleporcik, więc jest git. Pozbędziemy się śmieci z ekwipunku. No, słaby ten build. Chciałbym wiedzieć, czy na Łotra jest możliwość czegoś nowego przekucia. Teoretycznie musiałbym zobaczyć też nasze umiejętności. Czy nie dałoby radę czegoś innego tutaj używać, ale raczej patrzę na te wszystkie inne pierdółki, to niestety nie ma takiej możliwości, nie ma zbyt dobrego wyboru. Odporność na wszystkie żywioły, maksymalne zdrowie, zwiększymy odporność na inne żywioły oraz maksymalne zdrowie. Możemy też pójść tutaj, tu mamy plus 20% do obrażeń i maksymalnego zdrowia. Więc teoretycznie tędy, jak pójdziemy przez zręczność, to się nic złego nie stanie. Pyk, pyk, pyk. Stąd potrzebujemy na pewno zdrowia i 30% obrażeń, a reszta pójdzie już w tym kierunku, jeśli chodzi o drzewko mistrzowskie. Cześć, Serdanku, dobry wieczór. Tutaj sobie ulepszymy eliksir na poziom level up. Nie mamy czegoś, nie mamy miliona gotówki i nie mamy jakiejś legendarnej roślinki. Nie mam pojęcia, skąd to wydobyć. Nie wiem, skąd to zyskać. Co my tu mamy? Fragment ametystu. Co robi ametyst? Okej, jeśli chodzi o roślinki, to tego nie posiadamy. Tutaj kadzidło to też nie. Dobra, idziemy do kowala przekuć te wszystkie pierdoły. Hej, łapka zostawiona. Dzięki, Maksiu. Panie Xordanie, czy ty nie znasz jakiś fajny buildzik może na Łotra? Co z czym mógłbym połączyć? Na zaprawionego w boju. Oczywiście wszystkie przedmioty niszczymy, mamy trochę aspektów. Możemy sobie tą kuszę przekuć tutaj. Od razu dodalibyśmy sobie afex do broni, aspekt. Szans na to, że umiejętności. Nie. Maksymalny szans na zadanie obrażeń typu zimno. Nie. Mocarna strzała, rana kłuta. Dwukrotne wystrzelenie pocisków. To by było dobre. Zwłaszcza, że bijemy z autoataku. Rana kłuta. A za ofensywy zobaczmy, co my tu mamy. Obrażenie. Obrażenie zadawane wrogom pod zatruciem. Zwinność. Plus 60 do obrażeń strzelectwa. To jest raczej bardziej istotne. Tylko czemu tak mało? Do 140 obrażeń podstawowych. To jest główne. Specjalne to jest podstawowe. A to jest główne i strzeleckie. 60 obrażeń strzeleckich. 80% obrażeń od trafień krytycznych. To też byłoby niezłe. Zobaczmy, co się tam trafi. 53% od trafień krytycznych. Zostawiamy to, czy zwiększamy obrażenia ogólne? Ja bym chyba obrażenia ogólne zostawił. Rzadki kwiatek wypada czasami z kwiatków, ale do czasu zabijania elit. Okej, rozumiem, dobra. Jak grasz kuszą, to 90% twoich obrażeń musi pochodzić z odsłonięcia. Mam dużo rzeczy, co odsłania przeciwników. Zwłaszcza używanie pułapki. Odsłaniają się, będąc w niej. Chociaż mi bardziej chodzi o build jakiś, który będzie czyścił elitki i bossy dość szybko. Więc chyba raczej pójdziemy sobie w obrażenia strzelectwa. Co nam tam w ogóle przydzieliło? 44 obrażeń do strzelectwa. Dobra.
Muszę nadrobić to, co straciłem przez tą aktualizację. Pójdziemy sobie jeszcze tutaj do tego gościa. Nałożymy. Zrobimy z tego odpowiedni kodeksik. To nie. 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 Trafienie krytyczne umiejętnościami głównymi zwiększają twoją szybkość ataku 16%. Dobra, to jest to. Wracamy do kuszy. A, jeszcze jak się robiło, kurde, tutaj, jak się robiło sloty na runy? Jak się robiło sloty? Tego nie wiem. Jak się przekuwa? Wszystkie pieczęcie to nie. Tym się jeszcze nie bawiłem. Zgaduję już tego gościa od klejnotów. Mamy coś w skrytce? Jakieś śmieci, dobra. Wiecie, muszę znaleźć. Złotnik. Czy ty potrafisz przekuć mi przedmioty? Dodaj gniazda. Dobra, dodaj. Jedno tylko? Co mi po jednym? Ja chcę dwa. Niesamowite. O. Dobra. Póki nie mam lepszych spodni, damy sobie też tutaj dwa. Jedno po jednym robisz. Cześć, lodóweczka. Czy warto w ogóle kupić to Diablo? No jeżeli potrafisz stworzyć jakiś fajny build i ograć sobie większość gry, to pewnie ta. Jak cię stać, to wszystko... Wszystko można. Element ozdobny, hełm. Dobra, mamy nowe skiny, tak zwane. Wymaga 300 ofiary, wywołujesz wir spirytysty, który zadaje obrażenie i przyciąga wrogów. Dobra, to aż 300 ofiary wymaga. Czy mogę mieć w jednym itemku dwie runy dające ofiary, a w innym buildzie zabierające? Czy muszę mieć to i to połączone razem? Teoretycznie muszę mieć to i to. No właśnie. Okej, to mi śmierdzi. Mam za mało zyskujących. Znaczy mam słabe. Ten jest dobry, 1000, ale ja nie ulegnę efektowi ograniczenia kontroli lub okaleczenia. Musiałby się zdarzyć cud chyba, żeby to zrobić. Wypij miksturę leczniczą, to na pewno. Zyskujemy 200 ofiary wtedy. Przywrócenie jednego podstawowego zasobu. Zyskujesz 2,5 szans na trafienie krytyczne. To jest dobre. Użyj tej samej niepodtrzymywanej umiejętności 3 razy z rzędu. Wypij miksturę leczniczą. Użyj odskoku. Ja nie używam odskoków, dobra. Nie mogę tego zrobić. A dobra, już mam taką kopię. Niech będzie. Dobra, niech będzie. Zyskam to 1000 ofiary, ale raczej wątpię w cuda. Wywołujesz odrażającą żelazną dziewicę nekromanty, która umożliwia odparcie obrażeń zadawanych przez wrogów i uleczenie, gdy zginą. Używasz granatów, przywracasz podstawę, używasz roju. Wywołujesz trzęsienie ziemi. Oj, niech będzie. Nie mam dobrych run. Chciałbym przekuć chyba jeszcze bronię. Gdzie jest ten kowal? Za drzwi mam 75 tysięcy złota. Jezu, ciężko to z pieniędzmi. Nie szczędziłeś sił w walce? Ciężko to z pieniędzmi. Jak mam sobie dodać obrażeń, jak mi nie stać? Czy hartowanie jest za darmo? Czekajcie, hartowanie jest za darmo. A, to zajebiście. Obrażenia przytłoczenia. Tobie damy to.
Dobra, dupa. Obrażenia specjalne, nie podoba mi się to. Następne. Specjalne, co jest z tym? Mam pecha. Podstawowe, dobra, jest zajebiście. 62 obrażenia podstawowe i tobie też to damy. Obrażenia specjalne, no porąbało was. No, co jest? Co jest? No, dobra. No i teraz mam git obrażenia. Trochę wyprułem do przodu. Mobilność. Szybkość ruchu, bla 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 bla. Redukcja czasu odnowienia. Co jest w funkcjonalności? Cierń. Maksymalnie szans na oszołomienie. Granat dymny. Maksymalny szans na spowolnienie przez 2 sekundy. Ale nie będzie. Unieruchomienie. Może być. Te buciory co? Defensywa. Maksymalne zdrowie, szansa na unik. Maksymalne zdrowie. Ofensywa. Tutaj idziemy w obrażenia. Podstawowe. Zarąbiście. Mamy już 670. Defensywa. Całkowitego pancerza bym wziął. Gdzie się trzymasz, kurde? No gdzie poszedłeś? Poszalałeś, człowieku. Jak nie grasz na sezonie, to mogę dać ci kilka milionów golda. A to chyba nie jest sezon, tylko że to jest hardcore, a ty nie grasz hardcora. Działanie maskowania to oczywiście to nie to. Źle przeklikałem. Co ja dałem? Maksymalnie zdrowia, 15 punktów, dobra. Jeszcze hełm. Na całkowity armor by się przydało. 3% szansy na unik, nie. Przelosujmy to jeszcze raz. Dobra. Pancerz niech zostanie. Dobra, mamy to. Mamy to, jest git. Jest ok, lecimy dalej z fabułą. Troszeczkę musiałem nadrobić tego damage'a, bo jak patrzyłem na te bossy, to normalnie krew mnie zalewała. Teraz myślę, że na spokojnie moglibyśmy sobie zwiększyć poziom trudności na wyższym. I zobaczymy, czy nie dostaniemy w pierdzielu. Ale spróbujemy zagrać na trudnym. Ewentualnie zacznijmy grę od początku, jak popełnię błąd. Nie mogę tego tutaj zrobić. Kyunin, wróciłeś. Kyunin? Nie, ja nie jestem Kyunin. Przykro mi bardzo z tego powodu. Przypominam, że jakby gra przycinała, albo coś by się działo z obrazem, to oczywiście albo przejdźcie na Twitcha, albo zapraszam do poinformowania mnie, to tam spróbujemy to jakoś klepać. Na razie mi się wydaje, że wszystko jest w porządku. Gdzie jest nasza bohaterka Nayrela? Dla niej ciemność to chyba nic teraz. Ostatnia prosta, kochana. Potem już tylko odpoczniesz. Tak. Nasze zdrowie. Musimy tylko dotrzeć do grobowca. No, Zakon Diablo jest troszeczkę jak w moim wykonaniu. Przechodzisz fabułę, poklikasz troszeczkę, co ci tam ochotę. W jakimś czasie się nudzisz tym klikaniem i zmieniasz grę na kolejną. Ja dzięki jednemu streamerowi dostałem dzisiaj dostęp do Różowej Pantery. Więc o, patrz jaki jest teraz damage. Skończyła mi się energia. Jest różnica? Jest różnica, kochani. Co prawda ja też dostaję większe obrażenia, bo jesteśmy na poziomie trudnym. Ale obrażenia nam zupełnie podskoczyły do góry. Teraz byśmy chcieli tylko zwiększyć jeszcze nasycenie. Obrażenia nasycenia. Ewentualnie łucznictwo, strzelectwo zwiększyć. Tylko już nie miałem w co ładować. Ty, czekajcie, cofnę jeszcze do miasta. Co ja mogę dać w pierścienie w Ringim? Ja wiem, że to jest tymczasowe, bo zaraz znajdę lepszy pierścień. No ale te 5 minut czułbym się bezpieczniej. Gdybym tylko poszedł wyhartować sobie. W mieście. Co? Przecież nie chcę jej ruchać. O co ci chodzi? Nie w mieście. Więcej statów nasyceń mogę dać do pierścienia. Okej. Okay. Spróbujemy.
mój drogi pracowniku. Zobaczymy, co daje amulet. O, ale daje ofensywę, kurczę. Moglibyśmy strzelectwo nawalać. Jak jest szansa, że wzmocni strzelectwo, to czemu nie? No 30% więcej, tak? O, proszę bardzo, 26% do strzelectwa. Ej, no kurde, to ja strzelectwo będę ładował. 100% więcej obrażeń. Szanić to nasyceniem. To prawie za pierwszym razem. Proszę bardzo. 100% obrażeń więcej. No, teraz czuję się bezpiecznie. W mieście. Tak, strzelectwo najgorzej się składuje ze wszystkimi obrażeniami. Tak, ale przy moich umiejętnościach jest okej. Czas najfajniej to jest właśnie te podstawowe. Podstawowe jest najlepsze, bo się skaluje z podstawowym, strzelectwem i jeszcze łańcuchem. Nie mogę tego tutaj zrobić. Z nie dość, że zwiększyłem to przy okazji jeszcze autoatak. Ja mam lifesteal tutaj. O dziwo, lifesteal mi nie wyparował. Dobrze się leczę strasznie. Nie w mieście. Tylko muszę utrzymać speed attack. Tylko runy do dupy. To jest źle opisane? A, chuj tam. Nie mam dość energii. Najważniejsze, że te bydlaki się skalują. A zobaczymy tutaj, co jest. Może jakiś dobry item dostanę. Przetrwaj natarcie wrogów. O Jezu, się wpakowałem. Aha. Ja mam was nasycić krwią. O Boże, nie lubię tego bardzo. Dobra, teraz tutaj. Nie. Nie jestem jeszcze gotowy. Nie, no. Nie jestem jeszcze gotowy. Zobaczymy, jak czyścimy elitkę. Powiem wam, że trochę bolało. Oj, trudny to chyba nie jest dobry poziom. Jeszcze. Jeszcze za wcześnie. Nie mam dość energii. Dobra, mało. Słabo. Aktualnie obrażenia skalują się na bazie, że strzelectwo w porównaniu do obrażeń krytycznych, bo obrażeń odsuniętych ma mniejsze widełki. No, bo innym obrażenia krytyczne dawać, albo odsunięte. Ale powiem wam, że kurczę, poziom trudności jest jednak wyzywającym. To jeszcze nie ten build. Nie na 1000 HP. Nie mogę tego tutaj zrobić. Dobra, pa. Dobra, poznajmy dalszą. To już jest końcówka fabuły, kochani. Jeśli dzisiaj w miarę ukończymy tego Diablo Scan, to lecimy na Hogwarts. Cofnijmy. Nie mogę tego tutaj zrobić. W połę to było prostsze, jeśli chodzi o
nastawianie się na obrażenia. Nie w mieście. Potrzebuję więcej czasu. Leć na Irelo. Nie jestem jeszcze gotów. Ta wieżyczka mi się bardzo nie podoba. Zdecydowanie te kapliczki były lepsze, kiedy od nas leciały błyskawice, jak w Trójce. Głupie jest stawanie się błyskawicą. Stawanie się czystą energią, esencją. Mam mało energii. Panicza bardzo mój movement. Potrzebuję więcej czasu. W ogóle 1000 fragmentów ametystu dostałem. Co to są za przeliczniki? Po 2000 ametystu. Jak w podstawce to leciało po 5 sztuk maksymalnie. Wiesz, cudem. Teraz wszyscy na runach tutaj się skupiają. Zastanawiam się, czy nie zamienić tej pułapki, kurczę, zabójczej na inną umiejętność, która by nam się przydała w tej walce. Może maskowanie do ucieczki? Może mroczny całun, który latałby wokół nas? Może jakiś skrytobójczy cios? Albo szybkie natarcie? Mamy nasadzenie zimnem jeszcze. A to jest tylko wyziębianie wrogów. To jest trutka. Chociaż fajnie byłoby też zrobić build pod wyziębianie wrogów. A też dobrze byłoby, gdyby podstawowe ataki miały taką zdolność. Jest 10, 100, 1000, 10 tysięcy, 100 tysięcy fragmentów na różne poziomy. Wow. Rozumiem, że jest z nimi jakaś użyteczność, skoro tak dropią. Ooo, nie ma przejścia. Musiała rozwalić most. A nie, ty jesteś za mną. Przepraszam, myślałem, że to ona przeszła. Pod swoim ciężarem rozwaliła ten pomost. Musimy znaleźć inną drogę, kochana. Albo ty stwórz jakąś drogę. Może ty pnąć, czy jakbyś potrafiła? Rozejrzę się tam. Co znowu się dzieje? Ja już raz umarłem, kochana. Możesz mnie zabijać śmiało. Nie ma problemu. Nie zbliżaj się! Po 5-6 milionów masz. Aha, to fajnie. To jak miałem 1000, to się bardzo cieszyłem. Mam mało energii. Jaki zgnilec. Delikatna jest różnica. Kochana, czy ty jesteś wciąż ze mną jeszcze? Wilk czasem pokazuje mi wizję. Albo wspomnienia? Wszędzie była krew Maki. Nadal ciepła, a jej odór. Mam już serdecznie dosyć tych jego snów na jawie. Znajdźmy drogę na drugą stronę. Dobra, postaram się zrobić to za ciebie. Ty chyba nie masz siły, młoda. Kończmy tą przygodę. Dobijmy tego Mefisto.
Ale coś czuję, że jeśli będziemy walczyć z Mephisto, to prawdopodobnie będziemy walczyć z jego wilkiem. Nie będziemy walczyć oficjalnie z samym Mephistem. Nie uda się go raczej uwolnić. Nie uda mu się uwolnić. Też to widzisz, prawda? Nie przewidziało mi się. Nie. Jak ten pierścionek. No fajne. Op, ja nawet żółte itemy patrzę, kurde. Mogą być dobre. Mam mało energii. Musimy przejść. Gruby splot. Poszukaj ich grubego splotu. Zanim ty wypowiesz swoje zdanie, kochana, to ja już dawno to zrobię. Nie jestem aż tak stary i głupi, domyślę się, co mam zrobić. Nie jestem jeszcze gotowy. Ale nie możecie zaprzeczyć, że zabijanie hord tych stworów naprawdę jest sympatyczną rozrywką. Słyszysz to? Pod samym tym względem możecie sobie kupić, jeśli was stać na taką grę. I tak z drugiej strony lepiej jest kupić Diablo 4 i mieć na jakiś określony czas rozgrywkę, niż kupować Red Dead Redemption, które jest tylko zbudowanym portem i wycenionym na 200 zł. To już pewnie wolałbym z tańszego źródła. No powiem ci, panie Xordanie, że oglądałem streamy. Nie tylko Legiona, no wczoraj wieczorem Legiona byłem na YouTubie. Oglądałem Legiona. Ma ten sam build co Kondas, czy jak mu tam było na ten K, ten streamer. Obydwojga oglądałem. I tak naprawdę, gdyby streamy nie polegały na tym, że można z nimi porozmawiać, to nudniejszego kontentu w życiu nie widziałem. Ja mam wrażenie, że oglądanie, jak ktoś ogląda filmy na YouTubie, jest ciekawszą rozrywką niż siedzenie w tym Diablo. Gdyby nie to, że streamer z tobą rozmawia, to jest, no... się bardziej ogląda tylko po to, jeśli ci zależy na rozwinięciu swojego konta, swojej postaci. Jeśli zabłądziłeś, jeśli nie wiesz co dalej, może popełniłeś błąd w swoim buildzie i czegoś przejść nie możesz, to wtedy się odpala tych streamerów. Doszukujesz się informacji. I sobie na tym się kończy to wsparcie. Albo robisz jak debil, kopiuj w klej. Słyszysz mnie? Przy kampanii jakoś lepiej się bawię. Boże, dziewczyno! Ona chyba przegra. Całe to poświęcenie wszystkich przyjaciół pójdzie na marne, ale ona przegra! Przegra sama z sobą. Już tak daleko zaszła. Nie wiadomo, jak daleko jesteśmy do celu. Może to jest gdzieś tutaj już na krawędziach? W ogóle wiele etapów mapy jeszcze nawet nie odkryłem, nie wyeksplorowałem tutaj w tym diabloskum. Skoglen to praktycznie chyba całe olałem. Strzaskany szczyt trochę zrobiłem tych misji. Te twierdze są fajne do czyszczenia, akurat te twierdze są w miarę. O, i dużo kabliczek Lilith nie wyłapałem. Są takie smaczki, znajdźki, które mi się akurat podobają. Uszanowanie, panie Sebastianie, dobry wieczór. Dobra, spróbujmy. Neirelo, wróć do mnie. A co według ciebie próbuję zrobić? Myślisz, że tego chcę? Przepraszam. Zaczekaj, ja... Ona się złości. Oj, Lilith się u mnie odezwała. Co? Co się z tobą dzieje? Lilith. To krew Lilith. Nadal tam jest. Nadal mnie dręczy. Nadal coś przede mną ukrywasz. Mieliśmy umowę, że jesteśmy w tym razem. Oj, Neirela, nie dawaj się emocjom. Jak lord, masz swoje tajemnice. Poczekaj, przepraszam, on wszystkim manipuluje.
No właśnie. Nie wściekaj się. Muszę pomyśleć. Muszę go znów uciszyć. Daj mi pomyśleć. Jak tam zdrówko? A bardzo dobrze, wróciliśmy dzisiaj po południu właśnie ze wsi. Justynka zebrała cały koszyk grzybów, właśnie je obieram. A ja sobie chilluję dętkę. Wczoraj wieczorkiem trochę pograliśmy, ale musieliśmy przerwać, no bo malutka. Byłem z małą sam na sam. Nie była skłonna iść spać. Ale dziękuję bardzo, że pytasz, Sebastianku. Mam nadzieję, że u ciebie też wszystko w porządku i że tą chawirkę cały czas tam konstruujesz i mnie zaprosisz na parapetówkę. Aktualnie kampania prowadzi po jednym etapie gierki, a potem poboczniaki po dalszej części. No, tylko że te poboczniaki trzeba jeszcze mieć ochotę robić. Muszę znaleźć inną drogę. Trzeba jeszcze mieć ochotę robić te poboczniaki. Dobra, no, droga jest tylko jedna. Tu już widzę, że drzewa. Fajne to trzęsienie ziemi, że akurat tutaj mnie chwycim. Dość niebezpieczne zagranie tego lasu. Na szczęście te drzewa są tak powolne, że nie zdążą do mnie dojść, zanim trzęsienie się rozpocznie. Choć mam wrażenie, że to trzęsienie wokół mnie, które było, to było to, tak? Trzęsienie barbarzyńcy. To mogło być to. Walcz, Neirelo! Jesteś silniejsza! Zdołasz udźwignąć to brzemię! No takie gadanie głupie. Jakby ona tego nie wiedziała. Już trochę się dziewczyna męczy. Na tym Watcher przydałby się taki build, który dawałby mi energii cały czas bez końca. Żeby ta energia była tak z dużym punktem regeneracyjnym, żeby im praktycznie jej nie brakowało. Bo przy samym używaniu spela, który ciągnie 30 energii, wypadałoby ją szybciej regenerować. Wtedy byłoby dobrym. Mógłbym cały czas walić na... Teoretycznie mam build, który zwraca mi energię, kiedy wrogowie są zabijani przy nasyceniu. Ale to jest tymczasowe. Przy większej hordzie w końcu to się kończy. Muszę czekać na cooldowny. O, hełmik, super. Po odniesieniu obrażeń od pobliskich wrogów upuszczasz granat dymny i unikasz kolejnych 7 ataków w ciągu 5 sekund. Efekt może wystąpić tylko raz na 10 sekund. Zajebiście. Jaka fajna korona. Przynajmniej mój łeb widać. Nie jestem zakneblowanym. Istnieje szansa równa twojej szansie na trafienie krytyczne, że wrogowie trafieni twoimi granatami zostaną zamrożeni. No ja nie używam granatów. Ten hełm i tak był do dupy. Dobra, straciłem tylko 8% armoru, a tak to jest git. 7 sekund nietykalności przez wrogów. Wystarczająco. Co to jest? Coś ty zabiła, co to jest? Co ona tu zrodziła? Obudź się, kobieto! Zanurząc się płaczem, dziecko same otarło jej oczki. Muchy jadły chore ciało, wszystko spowijała mgła ze słońca, kapała chorząc krew. To są słowa matki. W sumie nawet głos matki. Dobra, ona uchujała. Aha. No to przyjemny bosik. Jakiś lewiatan chyba to jest. Kapłanka nienawiści. Ja bym to lewiatanem nazwał. Dobra, ja mam nietykalność. No dobra, autoataki mnie leczą. Zobaczymy na jak długo. Dobra, stanie w tym nie jest zbytnio bezpieczne. Ten laser strasznie przypomina mi jedną bohaterkę z Poe. I ile razy ten laser jeszcze mnie pozabijał, to jest głowa mała. Źle wspominam te lasery. Bardzo źle. Ej,
Dobra, to był, tak, to był taki troszeczkę zaskakujący finał tego bossa. Myślał, że mnie one-shotuje. Dobra, my musimy iść tutaj. Najemnik ma dodatkowy... Co to jest to? Dodatkowy przedmiot legendarny. Potrzebny do przeprowadzenia handlu wymiennego w kryjówce. Umiejętności są ok. Cyk, 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 cyk. Jak to się ściskało? Altem, tak? Dobra. No i co? Znów mamy do przeglądania. Legendarny miecz dwuręczny. No na pewno dla mnie. Kusza. Kusza do przerobienia. Lepsza kusza. Interesująca kusza. 616. Dobra. Hełmik gorszy. Na ramienniki. Można byłoby je przerobić. Jaka mamy odporność na wszystko? 70%. Dobra, jebać błyskawice. Mefisto nie ma błyskawicy. Dalej. Rzucie mikstury leczenia tworzy darmowy cień mrocznego całunu. Każdy cień gwarantuje zwiększenie redukcji obrażeń o 3%. Olewamy. 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 Gacie ok, gacie chyba nie ok. Ja mam niewrażliwość, to chrzanić. Co ja tam pozmieniałem? Kuszę pozmieniałem tylko, tak? Dobra. Tylko kiedy ja to wszystko zrobię, jak ja dostępu do miasta nie mam? Cofnijmy się, zaraz z nią porozmawiamy. Odpręście się widzowie, wasze zdrówko piję. A tych, co oglądają zapiski na YouTubie, na YouTubku, serdecznie pozdrawiam, kochani. Całuję rączki. Dobra, przedmioty. Akceptacja. Cyk, cyk, cyk. Czy ja zniszczyłem te runy? Chyba ich nie wydobyłem, zapomniałem. Blablablam. Obrażenia krytyczne sobie walniemy. 56% do obrażeń krytycznych. Zmieniamy jemu aspekt. Oczywiście, że tak, bo to gówno. Pyk, pyk. Co byście mi tu polecali, co? Mamy tylko ofensywę. Nasycenie cieniem. Czy to jest to? Jest. Nasycenie cieniem. Umiejętności mają maksymalnie 7% szans na wywołanie toksycznej eksplozji, która wywołuje u celu oraz pobliskich wrogów. Bla, 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 bla. To już nie. Szybkość ataku. Trafienia krytyczne umiejętnościami głównymi. To jest główne. Kiedy żyłaś pędy, pojawia się klon cieniu. 75. Tak, kochanie? Mogę chwilę. Kontynuować po lekkim cięciu naszą przygodę i tutaj, z tego co zauważyłem, nie mam nawet pieniążków, żeby tą kuszę aktywować, aktualizować i ten hełm poprawić. Tak więc wracamy i bierzemy Neyrele do gęstwy na pięciu wzgórzach, czyli praktycznie na pięciu wzgórzach będziemy kończyć nasze Diablo 4, jeśli chodzi o wątek fabularny. Najlepsze jest to, że zrobiłem sobie kawę i nawet jej nie wymieszałem. Cały cukier jest na dnie. Zajebiście, się dzieje, czemu jest taka gorzka. Neyrele, kochana, walcz. Czy ty w ogóle jeszcze mnie słyszysz? Przepraszam. Tak bardzo mi przykro. Nie chciałam tego. Wiem, że tak jak ja dajesz z siebie wszystko. O Jezu, wszystko, mówię ci, no wszystko. Co jeśli on mnie zmieni już na zawsze? Co jeśli stanę się kimś, o kogo nie warto się starać? No to ci zajebę. Neyrele. Nie, nic mi nie jest. Jestem tu. Aha. Ruszajmy do grobowca i zakończmy to. Zapieczętujmy naszą piękną panią. Na wieki wieków. Amen. Chodź, Neyrele. Biegnij. Biegnij! Kruszynko, już niedługo parę metrów zostało tylko, no. Zobacz. Nawet przeciwnicy już nam się nie wyświetlają w dużych ilościach, bo już wiedzą, że nie mają szans. Może Mefisto specjalnie ich tyle nie przywołuje? Wierzę, i tak się spotkamy. I martwi mnie ten lisek, który jest przede mną. Czy to jest przypadek, że akurat mnie poprowadził w tą stronę?
Mistrzostwo poziomu 9. Za co? Dostępne są nowe rangi świata. Czeka na ciebie nowy system rang. Gdy osiągniemy poziom 50, podbijaj kolejne poziomy dołów, by odblokować poziomy udręki na lepsze nagrody. W Diablo 3 to może i się bawiłem. Tutaj tym się chyba nie chcę. 10% obrażeń. Oczywiście, że sobie weźmiemy. I tu będzie dodatkowe 20 i maksymalne zdrowie. Więc ten 10 poziom jeszcze warto byłoby wbić. Oby grobowiec był niedaleko. W Samuku jesteśmy po raz pierwszy. Ciekawe, czy ta mapa była tutaj cały czas, czy ona dopiero tutaj się zaktualizowała z DLC. To jest ciekawe. A właśnie, a propos questów. Mieliśmy coś takiego jak odbieranie nagród za clearowanie eksploracje. W. Aha. Teoretycznie moglibyśmy mieć jeszcze jedną miksturkę do odebrania. Tylko brakuje nam 260 punktów. Raczej fabuła tego nam nie zapewni. Patrz, nic tutaj nie jest wyklirowane. To tyle jeszcze umiejętności było do zyskania. Dziwne. Pusto. Nikogo nie ma. Jakiś taki martwy ten teren. Uzdrowiciel stoi. Nawet się nie spytam, dlaczego jest sam. Może lepiej nie pytać. Pusto, może się chowają? Co się stało? Gdzie są wszyscy? No tam idzie ktoś u góry. Ukrywają się przed wami. I przed bronią, którą nosicie. O, wiedzą o tym. Nie chcemy nikogo skrzywdzić. Szukamy grobowca Akarata. Wiecie co? Nie wyglądacie na pielgrzymów. Bo nimi nie jesteśmy. Rada Kurast wyraziła zgodę na naszą podróż. Rada? Więc rozmawialiście z Eru? No tak. Tak, ale... Gdzie on jest? Pewnie w miejscu prób. Zawsze się tam wymykał, kiedy był w waszym wieku. Pewnie medytuje. Wita się z dżunglą jak ze starą przyjaciółką. Albo przeżywa depresję. Dobrze. Czy... Dobrze. Nie depresję, tylko żałoby. Akarat was poprowadzi. Pchnę was jednak w odpowiednim kierunku. Nie chcę, by wysiłki Eru poszły na marne. Akarat ma wiele oblicz. Wskażą wam drogę. Wraz z Nerelą znajdź i zbadaj twarz Akarata. No to przeszukamy, sprawdzimy. Zobaczymy, jak one wyglądają. Które one są tu w ogóle miejscu. Nie mogę tego tutaj zrobić. Tutaj? Nie, tu chodzi chyba raczej o miasto. Twarz Akarata. Gdzie? A tu. Powiernica tajemnic, strażniczka pozorów. Trzeba jej szukać, by ją ujrzeć. Za nią jest nieznanej, a jej rozdarcie przepełniło nas bólem. Jej rozdarcie przepełniło nas bólem. To mi przypomina wejście do Królestwa Duchów. Musieliśmy rozerwać barierę, która je chroniła. I ból był nieziemski. Czy chodzi o tamtą osłonę? Lub coś podobnego? Może kurtynę? Jeszcze jedna twarz. Nie, przy dokach raczej jej nie będzie. Nie w mieście. Dobra, biegamy w kółko, oni tak się odezwie przy tej twarzy. I kolejna. Wyjmujesz młode zdjęć objęć. Człowieka spalonego słońcem ożywiasz jej pieszczotą. Sprawca wielu śmierci, dawca wszystkich żyć, na zawsze będzie trzymać cię w ramionach. Sprawca wielu śmierci, dawca wszystkich żyć. Co zabija, lecz ożywia? Ogień? Czas? Nie. Woda. Może jezioro ma jakiś związek z grobowcem? Ci co, idziemy na doki? No to wychodzi na to, że musimy iść na doki. Tylko, że tędy, zejdziemy w dół ze skały. Tutaj. Nie.
O dziwo, pustka. Nie mogę tego tutaj zrobić. A, jest jednak, proszę bardzo, przy wodzie. Zieje stamtąd czerń gęstsza niż bezgwiezdną noc. A ten mrok daje schronieniem. Głęboko tam, w trzewiach świata, schroniliśmy się razem. Czyżby jaskinia? Zieje stamtąd czerń gęstsza niż bezgwiezdną noc. A ten mrok daje schronienie. Ten mrok daje schronienie. Czy grób byłby zbyt dużą ironią? Może nie chodzi o grób, ale grobowiec. Jaskinia. Ach, to jaskinia. Jaskinia, zasłona i woda. A może zasłona wody za... No wodospad, wodospad, no prosta zagadka. Słyszałam wodospad w pobliżu wejścia. Czyli wejście jest za wodospadem. Fajna zagadka, przyjemna zagadka. Nawet o dziwo zrozumiała przeze mnie, a to jest już szczyt. To już jest szczyt łatwizny. Jeśli ja już to zrozumiałem, to już jest okej. Tak, spójrz. Za wodospadem. Tak jak sądziliśmy. Ale teraz to przejścia nie widzę. O. Przeskok. Fajne. Powiem wam, że te wodospady zawsze skrywają jakieś tajemnice w większości gier. To jest przyjemne. Zawsze jest chęć wejścia w ten wodospad. Jak z tyłu jest ściana, to jest, czujemy takie wielkie rozgoryczenie, rozczarowanie. Tego nam brakuje. Wejdźmy do środka. Uświęcona jama.